czy 2,5 jest rozwiązaniem układu nierówności. Y większe równe od 2x plus 1 i x większe od 1. Więc to 2,5 w nawiasie oznacza parę liczb. Pierwszy element tej pary to zwyczajowo oznacza x, drugi y. Czyli pytanie jest takie, czy para x równe 2y równe 5 jest rozwiązaniem układu nierówności, czyli czy jeżeli w miejsce x i y w tym układzie wstawimy właśnie 2,5, czy otrzymamy prawdziwe nierówności. Więc może zacznijmy od drugiej nierówności, x większe od 1, więc wstawiamy x równe 2, czyli pytamy się, czy prawdą jest, że 2 jest większe od 1. Znaczy, no, tutaj nie ma tutaj wiele do liczenia. To jest prawdą. To jest prawda. Wobec tego para liczb 2,5 spełnia nierówność drugą. No, jeszcze nierówność pierwsza. Czyli po lewej stronie mamy 5 i pytamy się, czy prawdą jest, że 5 jest większe równe, tutaj to podkreślam przez ten znak zapytania, 2x jest 2 razy 2 plus 1. No ale, czyli wykonując to proste mnożenie i dodawanie, pytamy się, czy prawdą jest, że 5 jest większe niż 5. No ale ten znaczek oznacza większe lub równe. No 5 jest równe 5, więc w szczególności jest większe lub równe. I odpowiedź jest tak. Zatem para 2,5 spełnia obie te nierówności, zatem jest rozwiązaniem układu nierówności. Zwracam uwagę, że myśmy tutaj nie rozwiązali tego układu. Ten układ ma prawdopodobnie bardzo dużo innych rozwiązań, więc myśmy tutaj nie znaleźli tych wszystkich rozwiązań, a jedynie sprawdzili, czy pewna konkretna para liczb jest rozwiązaniem układu nierówności.